Mam dziś ważny komunikat. W średniowieczu dbano o higienę wbrew powszechnej opinii, ale w końcu przestano się myć nie z lenistwa, a profilaktycznie. Gdzieś w końcu średniowieczu, czyli jak już jest dżuma, jak zaczęła nawracać, jak lekarze pojęli skąd się bierze zakażenie złym tym powietrzem, prawda? Że jak się. Człowieku myje i zaczyna oddychać, że tak powiem, całą skórą, to wtedy jest narażony. To wtedy się zaczęły te właśnie wyjaśnienia. Nie kąpcie. Się. Radio naukowe. Tak jest. Kiedyś wierzono, że zaraza bierze się po prostu z zepsutego powietrza, więc lepiej było się od niego odgradzać, choćby brudem. A żeby sprawdzić, czy nie zbliża się niebezpieczeństwo, wystawiano na zewnątrz mięso. Jeśli szybko się zepsuło, niechybnie trzeba było uciekać z miasta. Kto mógł, oczywiście. O dawnych epidemiach, poszukiwaniach wyjaśnienia ich pochodzenia, zmianach społecznych, do jakich doprowadziła, a także, mimo wszystko, podnoszenia się ludzkości z tych trudnych momentów, opowiada znakomity mówca, gawędziarz nawet bym powiedziała, jeden z moich ulubionych historyków. Nazywam się Karolina Głowacka, a to jest podcast Radio Naukowe, odcinek 33. trzeci. Zaczynamy! Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science, We are making science for the benefit of humanity radio naukowe. Włącz wiedzę. Profesor Michał Kopczyński z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Która była pierwsza znana pandemia, nam właśnie znana historycznie czy prehistorycznie? Prehistorycznie to jest dość trudno powiedzieć, dlatego że prehistorycznie to właściwie mamy w szkielety. I z tych szkieletów y, wnioskujemy, jakie czy właściwie bioarcheolodzy wnioskują, jakie choroby mogły się tym, że zmarłym przytrafić. Niektóre z nich, jeżeli jesteśmy w stanie rozpoznać, no to mogły być choroby typu epidemicznego, ale trudno powiedzieć, prawda? Więc y, oczywiście w żadnych rozmiarach tutaj nie da się tego powiedzieć. To co można powiedzieć na podstawie takiej wiedzy ogólnej, na podstawie obserwacji zachorowalności na przykład różnych takich plemion żyjących do dziś dnia czy do niedawna w takich gospodarkach takich myśliwsko-zbierackich i porównanie ich z takimi dość prymitywnie żyjącymi w gospodarkach osiadłych to wynika, że rewolucja neolityczna i przejście od myśliwstwa, zbieractwa do rolnictwa było klęską zdrowotną. Tak, słyszałam podobno, że całe to rolnictwo, przynajmniej na początku, to nie był dobry pomysł. Jednak ruch nam pomagał, prawda? Usiadły tryb życia, niekoniecznie. No tak, tak, bo tam słabsi wcześniej umierali, prawda? I tak dalej, bo to też przecież my nie wykopujemy jakiejś, jakiejś próby statystycznej reprezentatywnej tych dawnych populacji, tylko Wykopujemy, no, że tak powiem, dość takie skrzywione statystycznie populacje, więc ale raczej nie ulega wątpliwości wszystkie te ślady na kościach pokazują, że ci rolnicy byli ciężko spracowani w porównaniu z myśliwymi. Generalnie myśliwi zbieracze są w stanie zapracować na swoją dietę około 2000 kalorii w ciągu 2-3 godzin dziennie, średnio licząc, to im liczą takie średnie tygodniowe. Natomiast rolnicy to tak 8, 10, 12 godzin muszą pracować. Natomiast... No to jak my teraz? No tak, powiedzmy tak. Więc, więc generalnie się pogorszyło bardzo, przynajmniej na początku, no głównie dlatego, że siedzieli w jednym miejscu, w miarę w jednym miejscu, blisko siebie. No i to powodowało, że na pewno zaczęli padać ofiarami jakichś chorób typu zakaźnego, bo, bo ci tacy wędrujący to. Trudno powiedzieć, czy jakieś choroby typu zakaźnego. Natomiast tutaj z całą pewnością i to jest to, co możemy powiedzieć. Oczywiście trzeba pamiętać, że my widzimy szkielety. Bardzo wiele z tych chorób nie pozostawia na szkieletach żadnych skutków, żadnych, żadnych śladów. W związku z tym my obserwujemy, jak mówię, taką niereprezentatywną próbę i w dodatku dowiadujemy się tylko jakichś szczątków informacji, które sobie następnie możemy przez różne e, konstrukcje logiczne, bądź porównania idące ponad epokami i e, jakoś sobie rekonstruować. I właściwie do zarazy ateńskiej 430 roku przed naszą erą, to my nic nie wiemy. A wiemy czym była ta zaraza ateńska? Czym była spowodowana? Rzeczywiście, tak, że nie wiemy, dlatego mamy ją dość dobrze opisaną przez Tukididesa, który wymienia cały szereg objawów, od gorączki, przez krwawienia, a przez podczerwienione oczy. To dżuma może? No tak, no tylko że generalnie różni badacze usiłowali na podstawie tego, co pisał Tukidides, wnioskować, co to mogła być za choroba. I generalnie mogło to być do wyboru jakaś jedna albo dwie z galerii około 30 jednostek chorobowych. Czyli była zaraza i to była z całą pewnością, bo potem wróciła w 429 przed naszą erą, i jeszcze wróciła zimą 427 na 426 przed naszą erą cały czas. Wiemy, że przyszła z Egiptu, wiemy jak się dostała do Aten. Dostała się do Aten przez port w Pireusie. Porty zresztą były takie i później też w czasach lepiej oświetlonych źródłowo były takimi takimi. Grabami? No, a poza mhm. tym trzeba pamiętać o tym, że Ateny i Pireus były otoczone murem wtedy. No i ponieważ była to wojna ze Spartą, przecież no to, to Perykles podjął taką decyzję, żeby ludność Attyki w ogóle schować za tymi murami na terenie Aten i Pireusu. No i to spowodowało, że tej ludności było strasznie dużo, no więc każda choroba zakaźna. Mogła się łatwo roznosić. 25% ludności się szacuje, że mogło wtedy zemrzeć, łącznie z Peryklesem. Ale nie zaryzykuję twierdzenia, że z powodu tego Ateny przegrały wojnę w peloponeską, bo wojna peloponeska jeszcze trochę potrwała. Ale to jest, myślę, ciekawe, o czym Pan mówi, że właśnie ten zarazek, czymkolwiek on był, patogen, przedostał się przez port, bo jak rozumiem, epidemie czy też pandemie no są związane z tym, że jesteśmy cywilizacją, która ze sobą, czy cywilizacjami, które ze sobą się kontaktują handlowo i tak dalej. Wcześniej, jak sobie małymi grupkami przemieszczaliśmy się gdzieś tam po sawannach czy, czy innych terenach, no to nawet jeśli pojawił się jakiś patogen, no to on mógł na przykład. Wybić właśnie lokalnie ten kawałek, małą grupkę, a tu się zaczęliśmy organizować, pływać na statkach. No to się musiało tak skończyć. Jasne, no to wiadomo, że podróże szkodzą. To teraz właśnie ćwiczymy. Wszyscy powinni siedzieć w domu. Tylko od razu tutaj zaznaczam, że nie zawsze to siedzenie w domu, ono było bardzo często przepisywane. To znaczy, już gdzieś tam. Dżuma, prawda, w XIV wieku trzeba było siedzieć w domu, i szczególnie tych chorych tam izolowano w tych domach, co specjalnie w niczym nie pomagało, bo akurat w przypadku dżumy to nie ludzie to roznosili, tylko pchły szczurze. Więc jeżeli ludzi jakoś tam można z mniejszym czy większym skutkiem skontrolować, jeśli chodzi o przemieszczanie się, no to pchły są tutaj zupełnie poza, poza kontrolą. Przemieszczanie się zawsze szkodzi. A pomaga patogenowi. A właśnie, jak wyobrażano sobie przez stulecia, tysiąclecia, można by powiedzieć, przyczyny właśnie tych, tych chorób? Bo mówi się często o czymś takim jak wyobrażenie morowego powietrza. To co to było? To znaczy, przyczyna jest w ogóle jedna i, jedna i pierwsza, pierwotna, to jest jakaś kara za. No, powiedzmy za grzechy, za złe uczynki, jak, jak, jakkolwiek byśmy to interpretowali. prawda? Ale nie, nie składanie ofiar, tak? tak? Tego typu rzeczy. Tak, i w związku z tym trzeba podjąć się jakiejś pokuty, powiedzmy za 165 roku w Rzymie. To była zaraza Antoninów, najprawdopodobniej ospa podobno 5 milionów ludzi zmarło w skali Imperium Romanum. No, i było jasne oczywiście, kto jest temu winien, no, temu winni byli chrześcijanie, dlatego że oni nie oddawali, złośliwie nie oddawali w czci bogom rzymskim, ich namawiano, żeby oddawali. No, nie muszą wierzyć. To chodziło tak naprawdę, żeby wylać trochę wina na, prawda, w odpowiednim miejscu ołtarzyków w mieszkaniu i rzucić parę tam nasion zboża, i to zupełnie wystarczało no ale oni jakoś tak złośliwie nie chcieli, więc, więc oni byli winni gniewu bogów, trzeba było ich za to ukarać. No potem są różne naturalnie grzechy, które powodują zesłanie takiej, takiej, takiej zarazy. No i to jest jakby pewna przyczyna, która się pojawia w wyjaśnieniach, no bo mamy do czynienia z czymś, o czym nie wiemy, no, z czymś co przychodzi nagle, i w związku z tym jakoś to trzeba sobie w tym planie obrazie świata, trzeba jakoś sobie to wytłumaczyć, skąd się to wzięło. No i do tego dochodzą oczywiście wyjaśnienia typu medycznego. I te wyjaśnienia typu medycznego, budowane na takiej wiedzy medycznej, no powiedzmy sobie, dość śladowej, no to mówią tak: skąd się bierze zaraza? Ze złego powietrza. Bo złe powietrze wnika do człowieka, bo człowiek oddycha, ale oddycha nie tylko drogami oddechowymi, ale oddycha też przez skórę, prawda, i tak dalej. No i to złe powietrze dostaje się do środka, i jak się go dostanie więcej, no to, no to prawda, człowiek, człowiek umiera. To zresztą powodowało różne zmiany, takie powiedziałbym kulturowe. To znaczy, jeżeli starożytność się myła, no, bo nie była odpowiednio medycznie wykształcona. Średniowiecze też się myło, wbrew pozorom. Myto się w łaźniach. To zresztą były przybytki, które można byłoby, no, coś takiego łączyło się, prawda, i kąpiel z rozrywką. Bo bardzo często jakieś zabawy tam się odbywały, uczty się odbywały, i to takie obopłciowe się odbywały, prawda? W... Mm -hmm. I naprawdę Czyli nie taka rozrywka w również bardzo intymna, można powiedzieć, a nawet nie intymna, z tego co Pan mówi, to chyba się dość publicznie w takim razie odbywały takie kontakty No, no, oczywiście, że tak. No, i tam różne grzech, grzeszne kontakty też miały miejsce. Oj, tam grzeszne zaraz. No, to były po prostu normalne zamtuzy. No, ale proszę zwrócić uwagę, jaka higiena połączona jednak z jednak z myciem. No. I gdzieś w końcu średniowieczu, czyli jak już jest dżuma, i to taka dżuma, nie tamta pierwsza w połowie XIV wieku, tylko ta nawracająca. Jak zaczęła nawracać, jak lekarze pojęli skąd się bierze zakażenie złym tym powietrzem, prawda, że jak się człowieku myje i zaczyna oddychać, że tak powiem, całą skórą, to wtedy jest narażony, to wtedy się zaczęły te właśnie wyjaśnienia, nie kąpcie się. Te łaźnie zniknęły. Zamtuzy nie zniknęły, to znaczy można było robić w zamtuzach różne rzeczy, które się kiedyś robiło w łaźni, nawet nie trzeba się było myć. A ludzie przestali się myć. To znaczy nie znaczy, że, że przestali chwalić się czystością. Chwalili się czystością, nosili białe koszule, białe mankiety wystające spod kamizelki, białe kryzy, które nosi Zygmunt III, ale to jest Morza Hiszpańska, czy takie białe kryzy noszone przez różnych mieszczan niderlandzkich, znanych z niderlandzkich portretów, to wszystko są symbole czystości, Ludzi, którzy to musiało przecież wyglądać jeszcze gorzej. No niech pan sobie to wyobrazi. Mamy właśnie te białe kołnierze, czy te kryzy, czyli rozumiem te takie dziwne jakieś harmoniki dookoła szyi, i to jest na przykład przyczepione, sąsiaduje bezpośrednio z taką okropnie brudną, lepiącą się skórą. To musiało być straszne. No było straszne, ale to w, można było zmienić. To znaczy, to się zmieniało, koszule się zmieniało dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. Biała koszula była dobra, bo według niektórych teorii wyciągała takie małe robaki z organizmu. Tylko biała, bo tak. A że biały przyciąga, a jasne. Biała, tak, biała, tak działała. Więc apaty można się było jakoś przyperfumować, i to chusteczka w ręku, nasączona perfumami, chroniła trochę od tych okropnych zapachów. Więc jakby ludzie pragnęli czystości, ale nie ryzykowali zdrowiem. To był bezpośredni wpływ teorii medycznej. A ta teoria medyczna wyraźnie mówiła, że przy pewnym natężeniu tego złego powietrza, no to będą zachodziły procesy prawda, gnilne. Jeden z polskich lekarzy w końcu XVI wieku powtarzał, że nie wymyślił tego powtarza taką opinię, że jak chcesz zobaczyć, czy zbliża się morowe powietrze, bo już był wylęg żab. Już były jakieś tam chmury ułożone w groźne kształty nad miastem. Więc czekamy teraz już timingu. Wiemy, że coś będzie, tylko czekamy na timing. No to pierwsza rzecz, którą się robi, to się wystawia mięso na wiatr i patrzymy, czy gnije. Jak gnije, znaczy, że już jest niedobrze. I potem przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap jest taki okropny, poziom eksperymentalny. Dzisiaj byłby zakazany przez Komisję Bioetyczną. Mianowicie zbieramy rosę strawy i dajemy napić się psu. I pies zdycha. No i to znaczy, że już jest. Prawda? Znaczy można w ten sposób zastanawiać się, czy powietrze jest już odpowiednio zepsute, ale można też innymi metodami. Po doświadczeniu Dżumy połowy XIV wieku w większych miastach zaczyno to prowadzić takie sprawozdania pokazujące śmiertelność. Każda parafia musiała podawać raz w tygodniu, ile to osób zmarło. I jeżeli widać było skok, no to to znaczyło, że już się jakaś zaczyna zaraza. I wtedy co się robiło? To no wtedy władze mi To bardzo trzeba że... powiedzieć naukowo, statystycznie bo do tego No Tak, tak. I jeszcze bardziej naukowo, mianowicie wyznaczano burmistrza morowego, czy burmistrzów morowych, którzy zostawali w mieście. Cała reszta patrycjatu Rady Miejskiej wyjeżdżała. Za nimi wyjeżdżali też lekarze, bo to jest najlepsza klientela przecież wyjechała. Więc zostawali ci lekarze morowi, to znaczy ci, którzy chodzili z tymi, to oni są znani, tak te czarne płaszcze, prawda, rękawice i te takie fajne dzioby, yy, takie ptasie. Te dzioby są po to, że tam się wkłada jakieś szmaty w, w odcie wymoczone i tak dalej. Chodzi o to, że, że to no, jakby oczyszcza powietrze, które się wchłania. Szukałem takich masek, ale niestety nie, w tej chwili nie. Myśmy tak zeszli na takim masowy towar pseudochirurgiczny, Natomiast taka fajna, z takim nosem byłaby dobra, no ale być może, być może jakichś ludzi by straszyła na ulicy. No, oglądałam te zdjęcia i zajrzyjcie też, drodzy słuchacze, słuchaczki na radionaukowe.pl, tam wrzucam zdjęcie właśnie tego, tej maski. Myślę, że to musiało wyglądać jeszcze bardziej mrocznie. Proszę sobie wyobrazić, ciemna noc, jakieś tam delikatne oświetlenia i taki oto lekarz morowy się przechadza w czerni z taką maską w kształcie dzioba. No to dość to wszystko mrocznie wygląda. Dobra, czyli tak, elita pakuje manatki, ucieka z miasta, a reszta zostaje tutaj na pastwę. Na pastwę, na pastwę zarazy. No to pięknie się przedstawili nasi, nasi elitarni przodkowie. No to no jeszcze, jakbyśmy tutaj mnożyli te różne złe doświadczenia, to trzeba by powiedzieć, że Boccaccio przecież napisał, co oni tam wyrabiają, prawda? Opowiadają sobie świńskie historie, z których powstaje dekameron, czyli całkowity upadek moralny elit. A reszta zostaje. A reszta zostaje i zostaje w takiej sytuacji niezbyt przyjemnej, dlatego to jak Daniel Defoe opisze w dzienniku roku zarazy, trzeba sobie zdawać sprawę, że on opisuje rok 1665, natomiast opisuje go na początku XVIII wieku, więc nie można tego brać za taką relację, jako taką relację prawda, naocznego świadka. Są relacje naocznych świadków, ale są mniej dramatyczne niż to, co napisał Defoe. To znaczy jest Samuel Pepys, na przykład on pisze o tej zarazie i on tą zarazę zresztą widział w Londynie w 1665 roku. Tam jest kilka, jest John Evelyn, kilka innych diariuszy. Jak mówię, są mniej dramatyczne niż ten obraz, który, który daje nam Defoe, aczkolwiek zaraza była absolutnie okropna. I cóż można było zrobić? No najpierw, jak mówi DFO, najpierw pojawiali się różnego rodzaju oszuści, którzy mieli różne proszki chroniące przed zachorowaniem i tak dalej, sprzedawali je za dobre pieniądze, po czym znikali. No i w ten. W ten Nie szukaj sytuacji, wiatru w polu. Tak, to oczywiście. W tej sytuacji jesteśmy już w takim, oni znikają w tym momencie, kiedy się zaczyna na dobre, no bo jak się zaczyna na dobre, to oczywiście miasto zostaje odseparowane. Miasto, wsie, prawda, zostają odseparowane jako takie tereny zapowietrzone. Żadne sądy się nie odbywają, nic. Ja tak właściwie teraz mieszkam na takim terenie zapowietrzonym. To nie myślę wcale o COVID-zie. No to wszyscy mieszkamy na terenie zapowietrzonym, ale już od jakiegoś czasu, jak jeżdżę od siebie z domu na, na uniwersytet, to mam takie na, na drodze. Przy autostradzie zresztą stoją takie żółte tablice, jest napisane obszar zapowietrzony z amerykańskich gnilec pszczół czy coś takiego i nie wiem dla kogo to jest. To mnie pan teraz zaskoczył. Także ja już od dawna mieszkam w, na obszarze zapowietrzonym, nie wiem na czym to polega, brzmi to strasznie jak mówię, już dłuższego czasu z tego przyzwyczaiłem się co to, to, to znaczy być na terenie zapowietrzonym nie wiem dla kogo to jest ostrzeżenie zresztą, dla pszczół chyba skoro stoi przy drodze no. E, tak, no więc tak to, tak to mniej więcej wyglądało no i oczywiście tak, jak się pojawiały te zachorowania no to te domy w których te zachorowania były były odseparowywane to znaczy, zabijano drzwi, zabijano okna, przynoszono jakieś medykamenty, przynoszono żywność tym ludziom, którzy tam siedzieli zamknięci, wynoszono trupy, jeśli, jeśli, się, pojawi, jeśli się pojawiły. I tego bardzo ściśle pilnowano, z pewnymi wyjątkami. W czasie tej zarazy londyńskiej, i to jest u Default, ale jest też potwierdzone u innych autorów, którzy byli świadkami tej zarazy. Jest taki moment, kiedy jest wezwanie do ludności, żeby przyszła w, do w katedry. I tam się odbyło nabożeństwo takie przebłagalne. Tłum był, katedra była pełna, ale pełny był też plac, gdzie wysłuchano 9 godzin kazań. Jeden kaznodzieja mówił 4 godziny, drugi kaznodzieja mówił przez 5 godzin. A czy wyniki z śmiertelności po tych kazaniach spadły, nie wiem. Ale generalnie widać, że czym innym jest, innym poziomem jest wyjaśnienie czysto medyczne i takie medyczne wskazania, jak się zachować, a czym innym jest, no jakby ta wyższa. Instancja, która spowodowała. Z tego, co Pan mówi, to się przenikało przez lata, że z jednej strony w tych najdawniejszych czasach, no to te proste wyjaśnienia, najprostsze, że bóstwo się zdenerwowało, więc zesłało karę. Później się zaczęły pojawiać też te. Te, które byśmy nazwali medycznymi, chociaż wiemy, że taka nowoczesna medycyna to jest rzecz dość późna, ale to wszystko się jakoś przez te lata, yy, przez lata się przenikało. A ta zaraza londyńska, o której pan mówi, to też była dżuma? To była dżuma, tak, z całą pewnością i to taka klasyczna dżuma, bo jeśli chodzi o dżumy, one się najmocniej zapisały, że tak powiem, w kulturze. No to pierwsza się pojawia tutaj w Europie Zachodniej w latach w połowie XIV wieku, czyli tak od 1347 do 1355 różnie się ją datuje i są bardzo różne opinie, bo my dość dobrze wiemy, jak ona przebiegała, jakie miały konsekwencje, na przykład we Włoszech, bo na przykład taki sienie, śmiertelność w ciągu epidemii dżumy. Czyli właściwie pół roku to ona trwała, wzrosła 11-krotnie w stosunku do śmiertelności normalnej. My w tej chwili mamy, mówią, powiedzmy za te miesiące, które się zaczęły od gdzieś tam, od lata, od września. To te śmiertelności miesięczne są chyba dwa razy, czy półtora raza, czy dwa razy większe od tych, które były w latach tam 2019, 2018, czyli przed zarazem. A tutaj jest 11-krotny wzrost. To jeszcze w średniowieczu, gdzie generalnie się umierało trochę więcej. Trochę więcej, tak, oczywiście. W Anglii, gdzie jest dobra, dla niektórych terenów angielskich dobra dokumentacja jest śmiertelność dzierżawców rzędu 60%, 50-60% się wymienia tych imion w trakcie, w trakcie tych, tych lat zarazy, czyli 48, 49 i 1350 roku. Jak jest trudno powiedzieć, dlatego że nie ma tak dobrej dokumentacji. Ogólnie się szacuje, że jakieś 30% ludności Europy zmarło, ale trudno powiedzieć, czy to jest prawda, dlatego że jest pytanie na przykład, co jest z Europą Środkową. No właśnie, chciałam zapytać o, o tereny polskie, jakie tutaj zarazy docierały, co nas najbardziej doświadczyło. No więc, jak weźmiemy, właściwie tak, taka najbardziej dramatyczna relacja dotycząca tej pierwszej dżumy połowy XIV wieku to jest Kronika Oliwska. Problem polega tylko na tym, że jak się weźmie ten opis zarazy z Kroniki Oliwskiej, to on jest słowo w słowo powtórzony za bardzo popularnym opisem dżumy w Awinionie. Tylko nazwy są zmienione, bo no, mowa jest o Gdańsku, prawda? O tego, natomiast reszta to jest, to jest po prostu słowo w słowo przepisane. Więc nie wiadomo, czy to jest wiarygodne, czy nie. Jakie są źródła pisane, które jeszcze coś mogłyby nam powiedzieć? No, jest świętopietrze zbierane. W pierwszej połowie XIV wieku zbierają świętopieczę, czyli denar świętego Piotra, od każdego przystępującego do komunii na Wielkanoc. I są rejestry, nie tylko takie prowincjonalne, ale dla małopolski są rejestry parafia po parafii. I okazuje się, że rzeczywiście po połowie. XIV wieku, w tych latach tam 1356, 55 i tak dalej, rzeczywiście są nieco mniejsze, ale tylko nieco mniejsze wpływy. Ale jak się to spojrzy z punktu widzenia parafia, parafia, to okazuje się, że to nie jest tak, że we wszystkich parafiach tam coś spadła ludność. Nie, niektórych wzrosło, a niektóre po prostu zupełnie zniknęły. Które zupełnie zniknęły. No więc zupełnie zniknęły te, które leżały bardziej na wschód małopolski, czyli tam, gdzie trwała wojna polsko-litewska o księstwa ruskie. Czyli po prostu tam się prawdopodobnie w ogóle nie zapuszczono, żeby zbierać te pieniądze, no bo tam latali Litwini, prawda, i były, i generalnie było niebezpiecznie z pieniędzmi się przemieszczać. No więc wynikałoby w takim razie, że właściwie na ziemiach polskich. Nie było tej epidemii. I teraz ostatnie metody badania tej epidemii są takie, że jak wiadomo biolodzy badają różne prawda, pyłki, w, szczególnie to, to w ziemi jakie są. Szczególnie to się bada w jeziorze, na dnie jeziora i tak dalej. To jakieś mniej więcej dwa metry w dół i gdzieś tam w pewnym momencie po iluś centymetrach jesteśmy w XIV wieku. Zbiera się dane z całej Europy i można zobaczyć, jakie pyłki tam się pojawiają, ile jest pyłków zbożowych. I rzeczywiście, w różnych regionach Europy, tych, o których wiemy, że, były, że tam była dżuma, spadek częstotliwości tych pyłków takich zbożowych jest rzeczywiście bardzo znaczny. Nawet tam, gdzie nie mamy takiej wiedzy, jak na przykład Szwecja, też jest w połowie XIV wieku, czy po połowie XIV wieku spadek jest znaczny. A u nas nic, nie drgnęło. Więc być może byliśmy taką zieloną, nie wiem czy zieloną, no ale nazwijmy to zieloną wyspą bez dżumy. To by znaczyło, że byliśmy trochę peryferyjni, no bo to przecież nie jest tak, że byliśmy chronieni oto niebieskim płaszczem Matki Boskiej, tylko raczej musiały być tutaj jakieś czynniki biologiczne, czyli na przykład to, że właśnie ktoś po prostu tutaj nie dotarł i jak to się mówi, nie przywlekł tej zarazy. No najprawdopodobniej. Byliśmy peryferyjni. Peryferyjność czasami jednak przynosi jakieś dobre skutki. Ale był pewien znany burmistrz Morowy w Warszawie chociażby. Słyszałam, że ma też swoją ulicę. Tak, chodzi o Łukasza Drewna. Ma tą ulicę, ona jest, to jest taki dość daleki Ursynów. Więc, więc powiedzmy sobie taka, nie wiem czy tam kanalizacja jest. Bo, części no, bo tu zaraz Ursy... nowianie i ursynianki zadzwonią do Radia naukowego oburzeni. Tak, ale to jak najbardziej chwalebna postać. No, to, jest, to są czasy, prawda, to jest XVII wiek. I to jest rzeczywiście bardzo chwalebna postać, i człowiek, który, który zorganizował, jakby pozwolił Warszawie przejść przez taką, przez taką niewątpliwie epidemię, epidemię dżumy. Więc jeżeli nas ta pierwsza dżuma ominęła, bo byliśmy peryferyjni, to potem przestaliśmy być peryferyjni i żeśmy za to dość drogo zapłacili. Dlatego, że Andrzej Karpiński książkę opublikował na temat właśnie to się nazywa w walce z niewidzialnym wrogiem i tak bardzo dokładnie zebrał informacje o różnego rodzaju epidemiach i konsekwencjach, które miały miejsce w granicach Rzeczypospolitej. No i tam jest co kilka lat. One nie są takie ogólnokrajowe, prawda? Większość tych epidemii ma charakter lokalny, czyli obejmują jedną prowincję, czasem jeden powiat, czasem jedno czy dwa miasta. Natomiast te największe są takie sławne, dlatego że one są, obejmują cały kraj, no więc połowa XVII wieku, gdzie wojska przenoszą, nasze i obce zresztą przenoszą zarazę. Potem jest taka straszliwa zaraza. To jest też dżuma, ale chyba dżuma płucna, a nie ta taka buboniczna. Czyli taka, która byłaby dżuma płucna, to jest taka, że się ludzie wzajemnie zarażają, a nie, a nie prawda, przez jakieś pchły. I to są lata 1709-1711. To jest w ogóle bakteryjna choroba, tylko dodam, bo to, bo to nie padło. To jest straszliwa tam jest. Gigantyczny wzrost śmiertelności w Gdańsku. Bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie widoczny. Oczywiście, co jest, co jest wrotami tej epidemii? Port naturalnie. No i oczywiście wojska szwedzkie. Bo to jest tak zwana Wielka Wojna Północna. Więc to wtedy się rozgrywa. A takie pandemie ogólnoświatowe, z jaką mamy do czynienia teraz? No wiemy, że była Hiszpanka. Hiszpanka była pierwsza, czy coś było jeszcze wcześniej? Nie, no były wcześniej. To znaczy, oczywiście. Między kontynentami, Hiszpani tak? Jest pytanie, czy dżumę można nazwać pandemią, czy nie nazwać pandemią. No jak patrzymy, te źródła wszystkie, które ja tutaj wymieniam, to są źródła europejskie, cała Europa była tym dotknięta, w mniejszym czy większym stopniu poza nami. No to niewątpliwie to była pandemia, bo obejmowała cały ten świat y, tym autorom źródeł ówczesnych znany. W jakimś sensie bym podporządkował pandemii, czy tej nazwie bym podporządkował to, co się stało wraz z hiszpańską ekspansją do Ameryki Środkowej i Południowej dzisiejszej? Dlatego, że ten gigantyczne wyludnienie, którego pełnych rozmiarów nie jesteśmy zresztą w stanie określić, ale to wyludnienie miało miejsce pod wpływem nie okrucieństwa Hiszpanów, tylko miało pod wpływem pewnych. Czy nie y tylko może. No właśnie, no nie. Znaczy, tak, trzeba sobie zdawać sprawę, że Cortes to tak miał 200 ludzi. Pizarro to tak miał, prawda, też kilkudziesięciu ludzi. A więc oni mogli być okrutni, ale to ich okrucieństwo jakby nie, nie przekładało się na tak, tak wielkie straty demograficzne. Więc, więc najpierw, idą, najpierw idą epidemie, to znaczy najpierw idzie, idzie, idą zarazki, Najprawdopodobniej przede wszystkim ospy, które tej miejscowej ludności nie były znane, a potem dopiero idą okrucieństwa hiszpańskie i naprawdę daleko z tyłu. Bo to jest taki, to jest taki mechanizm, powiedziałbym, opowiadania o Hiszpanach, taka czarna legenda, że oni są tacy okropni, prawda, i, i, i tego w odróżnieniu od nas, bo to kto to opowiada? To opowiadają Anglicy. My jesteśmy tacy lepsi, prawda? Tylko tym Indianom sprzedajemy trochę zakażone koce, e, z ospą alkohol, prawda? Takie rzeczy im sprzedajemy, ale my poza tym jesteśmy OK. I to jest tak, to jest XVII wiek, jedna z tych pierwszych kolonii, chyba Massachusetts i John Winthorpe, gubernator, pisze tak w diariuszu. Wszyscy okoliczni Indianie wymarli na Ospę to sygnał od Boga, że ta ziemia jest nasza. A więc można było tę epidemię różnie interpretować w taki czy, czy inny sposób. Więc, Bezczelność naprawdę. Więc tu, to niewątpliwie jest pandemia, to znaczy to niektórzy nazywają to imperializmem ekologicznym, wymianą kolumbiańską, ale to niewątpliwie jest, ma, ma charakter pandemiczny. I potem tak, XIX wiek przynosi pandemię, bo przynosi ogromny wzrost ruchliwości. No tylko, że tą chorobą pandemiczną, która się rozchodzi, jest, jest cholera. I ona się zwykle zaczyna gdzieś tam w Indiach, w dolinie Gangesu i w tych okolicach, a potem idzie przez południową Rosję i po raz pierwszy tak nie cofa się wcześniej, tylko wchodzi do Europy i dalej do Ameryki w roku 1830-31. Stąd są takie karykatury pokazujące, czy karykatury, no właściwie takie, takie rysunki francuskie pokazujące, jak Polacy walczą z zarazą. I ta zaraza ma podwójne takie znaczenie. Z jednej strony to jest ten despotyzm rosyjski mikołajowski, a z drugiej strony ten despota ma postać takiego jakiegoś strasznego osiłka, który jest cały żółty. No bo to jest ta cholera, która właśnie przychodzi. I ta cholera oczywiście się rozchodzi potem na Francję, na Anglię i idzie dalej nawet do Ameryki. I jest tych, tych wylewów cholery jest stosunkowo, jest stosunkowo dużo. Jest taki gigantyczny wylew cholery. Mówię wylew, bo to się roznosi przez wodę w dużej mierze i pokarmy. W latach 50. 19. To też bakteryjna choroba. Tak, więc mamy w latach 50. Wtedy zresztą jest przez niektórych uważany za pierwszego epidemiologa angielski lekarz John Snow, który zastanawia się w dzielnicy Soho w Londynie, jak wygląda śmiertelność. I sporządza mapę, mapę właściwie kilku ulic i zaznacza domy i liczbę zmarłych w tych domach. I zadaję sobie bardzo proste pytanie, takie niesłychanie ważne analitycznie. Co łączy tych ludzi, którzy mieszkają w tych domach, gdzie, gdzie jest najwięcej zmarł? Właściwie jedyne, co ich łączy, to jest pompa, z której biorą wodę na Broad Street. Alarmuje władze, władze zamykają tą pompę. Ale potem trzeba to wyjaśnić, i oczywiście wtedy jeszcze nie ma, nie ma jakby całej tej mikrobiologii, bo to jest przed pasterem. I w związku z tym lekarze mówią tak: no, nie, no, niemożliwe. To jednak śmierdzące powietrze, zatrute powietrze jest przyczyną choroby, a nie jakaś tam pompa. No, chyba, że to jest wyjątkowy wypadek, bo tam kiedyś był cmentarz, więc ta pompa być może jest gdzieś tam, prawda, w, w jakiś jad trupi, w, w, wymieszany z wodą. No to być może dlatego. I dopiero 20 lat potem, już po śmierci e, Johna Snow, w latach 70., to potwierdzono, że to jest jednak choroba, która jest no, chorobą przewodu pokarmowego i jakby Snow stał się wtedy takim pierwszym epidemiologiem, takim, taką niewątpliwie wybitną postacią. On był zresztą wybitnym lekarzem wcześniej, no, asystował przy porodach królowej Wiktorii, bodajże przy szóstym czy przy ósmym nawet zastosował znieczulenie przy porodzie. O proszę. Także był to bardzo taki postępowy lekarz. Nie mogę powiedzieć, że był jakimś takim męczennikiem prawda, medycyny, co to... Zmarnie zrozumiały. A kiedy się zorientowano, że za tego typu zarazy właśnie nie odpowiada jakieś tam morowe, zepsute powietrze czy kary boskie, tylko bardzo konkretne patogeny, wirusy czy bakterie? Jak do tego doszło? Już w XVI wieku były takie pomysły, że prawdopodobnie choroby są wywoływane przez takie małe jakieś żyjątka, które przechodzą z człowieka na człowieka. W zasadzie w XVII wieku te żyjątka można było zauważyć już, bo były już mikroskopy, które pozwalały, prawda, na nogach niemytych przez rok zobaczyć, prawda, różne. Specjalnie się nie myje, nie myje nóg przez rok, żeby można było lepiej to zobaczyć, zobaczyć różne drobne ustroje. Ale tak naprawdę trzeba było poczekać na pastera. Paster był nie był lekarzem, paster był chymikiem. I Pasteur, jakby te swoje obserwacje, które doprowadziły do, do powstania, do ujawnienia tego mikroświata, który prawda, istnieje, te swoje obserwacje zaczął robić no, w dziedzinach, które, miały, które nie miały nic wspólnego z medycyną. Są badania nad tym, dlaczego wino kwaśnieje. Niesłychanie ważny problem we Francji no, z punktu widzenia gospodarczego. I dlaczego? No, coś jest za to odpowiedzialne. I to są bakterie. I dopiero wykrycie tego świata bakterii, tego świata, prawda, takiego mikro, mikrobiologicznego, dopiero pozwoliło zrozumieć mechanizm rozchodzenia się chorób. Tutaj jest wiele takich epizodów. No. Jest taki wielki smród w Londynie 1858, bardzo gorące lato. Yy, bardzo niski stan tamizy, oczywiście całe miasto tamtej nieczystości zrzuca do tamizy, smród potworny, dwór wyjeżdża, parlament wyjeżdża, nic się nie odbywa, mówią, no teraz to będzie zaraza, bo po prostu no nie trzeba już żadnych znaków na niebie, bo po prostu po nosie widać, że, że, że jest złe powietrze. Nie było żadnej zarazy i nie spadł deszcz. I to jakby już zachwiało tym. No a do tego dochodzi paster no, i okazuje się, że te bakterie można też w jakiś sposób zabijać. Prawda? To znaczy, jak się poda jakieś środki człowiekowi, który jest chory na daną chorobę, i wiemy, że jej przyczyną jest dana bakteria, to można zabić tą bakterię nie zabijając człowieka. To też trzeba brać pod uwagę, żeby człowieka przy okazji nie zabić. No i wtedy się zaczęło. To znaczy, już wiemy, co jest przyczyną chorób. Przyczyną chorób są te mikroorganizmy. Oczywiście wiemy dzisiaj, że nie wszystkich chorób przyczyną są owe mikroorganizmy, ale to były takie czasy, że nawet ten, ten prawda, no nawet tłumaczono takie choroby jak, jak powiedzmy choroby wynikające z, z braków różnych witamin, jak szkorbut na przykład. Tłumaczono, że na pewno jest bakteria szkorbutu. Szukali, szukali, nie mogli znaleźć. Prawda? Ale, ale szukali w tym kierunku. To jest całkowita zmiana sposobu myślenia. I, I to jest rewolucja. I to jest rewolucja, no i można skutecznie zacząć walczyć z tymi chorobami to znaczy zacząć po prostu zwyczajnie ludzi leczyć, mając jakąś też taką wiedzę, powiedzmy, teoretyczną, jakąś podstawę teoretyczną. Wcześniej też ludzi leczono, ale no powiedzmy sobie, po takiej terapii przetrzymywali najsilniejsi. Też trochę na ślepo leczono to całe upuszczanie krwi i tak dalej, to wiemy. Oczywiście nie tylko bakterie odpowiadają za te wielkie zarazy, ale również wirusy. Jak chociażby już trochę o tym zaczęłam mówić, o Hiszpance, grypie Hiszpance, która ma. Trzeba przyznać niefortunną nazwę ze względu na PR Hiszpanii, bo akurat ona się nazywa grypą hiszpanką, tylko dlatego, że to właśnie Hiszpanie informowali w ogóle o tym, że do takich zakażeń dochodzi. No i w świat poszło, że to grypa hiszpanka, a to przecież nie tam się zaczęło. Czy to była najtragiczniejsza w historii pandemia? No tak uchodzi za taką najtragiczniejszą, dlatego, że mówi się o udokumentowanych 20 milionach zgonów. A może i było 40, a pierwsza wojna światowa, która szalała przez 4 lata, zabiła tylko 8 milionów, prawda? Więc, więc różnica jest tutaj zasadnicza. Ale jeśli chodzi o to udokumentowanie tych, tych zgonów na grypę, to też to nie jest takie zupełnie oczywiste, dlatego że w zasadzie dokumentacje są bardzo słabe. Z krajów europejskich, które prowadziły wojny. Ja nawet się spotkałam z jakąś liczbą, że 100 milionów osób mogło umrzeć, ale to już nie wiem, chyba szacunki po prostu. No bo tego, takie... to, to w ogóle są wszystko szacunki. 20 milionów, 80 milionów 100 to brzmi tak fajnie okrągło, prawda? W związku z tym może być i 100. Ale w, tak naprawdę my do końca nie wiemy, ile. To znaczy, są kraje, które są dobrze udokumentowane. I jednym z takich dobrze udokumentowanych krajów są Stany Zjednoczone. Dlatego, że wiadomo, gdzie się zaczęło. To znaczy, zaczęło się, najpierw się zaczęło w miastach. Lekarze zaobserwowali, że jest takie dziwne epizody. To było, to był rok 17, sierpień. Sierpień, trochę nietypowy, jak na, na, na grypę. I zabija ta grypa ludzi w sile wieku, ludzi młodych. Potem ta epidemia się pojawiła w obozach wojskowych. No bo Stany Zjednoczone przystępują do pierwszego wojny. Bo to się światowej. zaczęło w Stanach w ogóle. To znaczy nie mogę powiedzieć, że zaczęło się w Stanach. Niektórzy tak mówili, że zaczęło się w Stanach, ale to trudno powiedzieć, gdzie się zaczęło, dlatego że no, połowa świata, który powinien to śledzić, tak naprawdę tego nie śledzi, a właściwie ukrywa, że w ogóle istnieje problem. No, i, w, i, i teraz mamy sytuację taką, że Amerykanie planują, że jeżeli mają przyjść na pomoc Francji, jeżeli mają pobić Niemców, no to powinni w 1918 roku miesięcznie przerzucać przez Atlantyk 250 tysięcy żołnierzy. Jesteśmy pod koniec 18 roku. Wiadomo, że Niemcy wiedzą co się dzieje, zawarli, zawarli pokój z Rosją Sowiecką, pokój brzeski, gromadzą wszystkie siły na zachodzie, serię ofensyw organizuje Ludendorff, nawet już z działa kolejowego ostrzeliwuje Paryż, bo to jest ten ostatni moment póki nie przyjadą Amerykanie. No i jest taka rozmowa prezydenta Wilsona z przewodniczącym kolegiów szefów sztabów generałem Marczem. Claytonem Marchem, który mówił w ten sposób, są to zgony w obozach wojskowych, zachorowania. Nawet jeżeli nie kończą się zgonem, to kończą się długotrwałym osłabieniem. Właściwie powinniśmy zatrzymać te transporty do czasu, aż przejdzie epidemia. A Wilson podejmuje decyzję, że to jest niemożliwe, że należy po prostu ich przerzucać. Jest jeden bardzo dobrze udokumentowany przypadek, to jest taki transatlantyk, który się nazywał Leviatan, który wyruszył z Nowego Jorku 29 września z 10 tysiącami ludzi na pokładzie. Normalnie ten statek był na 7 tysięcy przeznaczony, ale wiadomo, wojsko można łatwiej tak ścisnąć. Po dwóch dniach było 2000 chorych. Tych chorych wyjmowano tak, żeby mieli więcej powietrza, bo oni się też dusili, prawda, i tak dalej. Więc ich po prostu wykładano przykrytych jakimiś kocami czy czymś takim na pokład. 7 października Lewiatan dobija do Szerburga. Jest na pokładzie wtedy już 969 chorych. Jest kilkudziesięciu zmarłych. A schodzą z tego ci, ci ci, niektórzy wyzdrowieli oczywiście, ale ledwie idą. I żeby dotrzeć do obozu, w którym mają stanąć, ma, muszą przejść 6 mil. No więc różne furmanki i samochody ich przewożą, bo nie są w stanie na własnych nogach dojść. No i tak naprawdę, jak się szacuje, przerzucono pod koniec wojny 129 tysięcy ludzi, to znaczy w tym, w tym wrzesień-październik. W tym miesiącu 129 tysięcy ludzi, zachorowało 12 tysięcy, zmarło 1200, a w ogóle w całej, w całej tej operacji jesiennej jakieś 4000 żołnierzy amerykańskich po prostu zmarło na grypę w trakcie przerzucania bądź już po wylądowaniu, po wylądowaniu we Francji. Oczywiście ich poddawano jakiemuś leczeniu, no ale niektórzy leczyli się sami. No na przykład John Dos Passos, to opisuje, jego do, jego do Anglii przerzucili, ale nie do Francji. No to on się nie dał leczyć i nie przyznał się, że jest chory, chociaż był chory, pokątnie kupował whisky od jakichś Anglików i tym się kurował. Pomogło Ale byli tacy, jak mówiłem, cztery tysiące, którym nic nie pomogło. Tak to jest, jak polityka nie ogląda się na życia ludzkie. Natomiast te wszystkie pandemie, one są oczywiście dramatyczne w skutkach. Tutaj nie ma, nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Ale jeśli chodzi o kulturę czy wynalazczość, to sam fakt tego, że pandemie były, no, nam coś dobrego przyniosły. To znaczy byli tacy, którzy. Wykorzystali ten czas zamknięcia, jak chociażby Szekspir. No tak, no wykorzystali czas zamknięcia, czy ja wiem, no my teraz też wykorzystujemy czas zamknięcia, prawda? Nie wiadomo, co tam powstaje do szuflady. Bo generalnie widzę, że, że tempo życia takiego w, powiedzmy sobie naukowego, no kulturalnego na pewno też bardzo wyraźnie w pandemii osłabło. To jest bardzo wyraźnie widoczne, ale. No różni koledzy, jak z nimi rozmawiam, to mówią, że piszą różne rzeczy do szuflady. Nie to trochę gorzej idzie, ale, ale no być może oni tak tylko mówią, prawda? Ale... Pan to by jakiś kryminał dobry napisał, panie profesorze, historyczny. No nie, to chyba w ogóle. Bo generalnie i bez pandemii by mi kiepsko szło. Ale, ja to ale zobaczymy, ja to no, zobaczymy. Pogadamy co, o tym. Kiedy zobaczymy, co się ukaże po pandemii. No. Generalnie, więc, więc no jednym służy, innym nie służy. No bo ja wiem, no myślę sobie tak, że i to jest taka cecha łącząca to nasze doświadczenie i, i, i to doświadczenie gdzieś tam takie nowożytno-średniowieczne. To znaczy, tak jak to obserwuję przez ten ostatni rok, jak to się, co się działo, to mam takie wrażenie, że no najpierw był ten taki, taki efekt przerażenia, prawda? I to było ten, to zamknięcie a gdzieś tam w marcu poprzedniego roku, że właściwie były pojedyncze przypadki zachorowań, natomiast wszyscy się posłusznie dali zamknąć. Najważniejszą postacią był minister zdrowia, Łukasz Szumowski wtedy, prawda? I to, była, to on był gwiazdorem. Można było. Wszyscy wierzyliśmy w jego worki pod oczami ze zmęczenia. No tak, to są dodatkowe elementy jeszcze przez kulturę obrazkową wywołane. Ale w pewnym momencie nastąpiło takie zmęczenie i to zmęczenie Widzimy już nie, nie tylko dzisiaj, ale od paru miesięcy następuje, i ludzie zaczynają sobie, że tak powiem, odpuszczać różne rzeczy. I, i mimo, że skala tych, tego zjawiska, tej, tej, tej epidemii śmiertelności, zachorowalności jest dużo większa niż była, to wielu gotowych jest, że tak powiem, zaryzykować. No i to są też takie postawy historyczne, tak to mniej więcej było. Bo obok strachu, obok śmierci. W dawnych epidemiach były też takie zachowania, właśnie takie, a raz się żyje. My trochę też tak funkcjonujemy na zasadzie, a raz się żyje, z tą tylko różnicą, że to jest tak, jak pisał Ortega i Gasset w buncie mas. Że człowiek współczesny, wykształcony, jest przekonany, jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, w której, jest, w której, w której się specjalizuje, prawda? ale jednocześnie jest przekonany o tym, że właściwie połknął wszystkie rozumy. I może się w sposób racjonalny odnosić do wszystkiego. I że te jego, te jego zachowania są takie prawda, racjonalne albo jemu się wydaje, że jest racjonalny, tak, czy wydaje... logiczny, jak to się mówi, tak? Ci, ci wszyscy um, osoby, które polują na logikę w internecie i tą właśnie dziwnie pojmowaną logiką, czy włączaniem myślenia sami, się, sami dochodzą do takich wniosków, które są zupełnie sprzeczne z wiedzą, ale im się wydaje, że oni są właśnie super racjonalne. No bo cechą nowoczesności jest zarozumiałość. Która jest wynikiem. To ładne. Wynikiem tego właśnie, tego właśnie specjalistycznego wykształcenia, które dodaje pewności siebie. Nawet jak się mówi bzdury, to z dobrą pewnością siebie. Ja tylko dodam, że Szekspir w czasach pandemii napisał Wenus i Adonis oraz Lukrecję. Więc też Pan wspominał wcześniej o Dekameronie inspirowanym właśnie pandemią, natomiast epidemią. To w takim razie zapytam tak. Czy pan jako historyk czuje się czasami też futurologiem? To znaczy, czy ma pan teraz takie wrażenie swoistego déjà vu, patrząc na tę obecną pandemię, z jaką mamy do czynienia, i, i trochę pan wie, co będzie z nami w przyszłości jako ze społeczeństwem? Nie, to znaczy ja wiem, ja jestem w stanie porównywać różne reakcje i zachowania dzisiejsze, zestawiać je z tymi, które były kiedyś. Co pokazuje, że mimo różnych zmian, jakie są technicznych, takich czy innych, to pewne mechanizmy zachowań ludzkich bywają podobne? Szarlatani są, to wiemy, internetowi sprzedają to czy inne. Tam już nawet nie chcę nikogo konkretnie reklamować, ale dobrze wiemy, że, że są takie osoby. Ale ja nie zaryzykuję stwierdzenia, co będzie kiedyś. Ja nie zaryzykuję stwierdzenia, co będzie za tydzień. O. Tak, nawet tak powiem. I nigdy się w tym kierunku nie, nie zastanawiałem, nie uważam, żeby to było powinnością historyka. Bo to już byłaby taka historia wigoska, taka przedłużona historia wigoska polega na tym, że to, co jest dzisiaj, uznaję za absolutną doskonałość i interesuje się tym, jak doszło do tego, że jest tak, jak dzisiaj. Prawda? I że to była jedyna droga, jaka mogła być. Natomiast gdybym miał jeszcze przewidywać, jak będzie w przyszłości, nie, 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 to. to Tutaj, tutaj moje zawodowe zawodowe wykształcenie nie pozwala mi. A zawodowe wykształcenie czyni z pana bardziej pesymistę czy optymistę? Bo te wszystkie pandemie często były dramatyczne. A z drugiej strony można powiedzieć, no jakoś się z tego w końcu wygrzebywaliśmy, nawet z tych, z tych najgorszych, chociaż to pewnie łatwo jest mówić w sytuacji, kiedy osobiście pandemia nikogo nie dotknęła. No ja mam to szczęście, że w mojej rodzinie nikt poważnie póki co na tę chorobę nie zachorował. Ale wie pan, o czym mówię, tak społecznie? Może jednak jest to jakaś opowieść? O tym, że w końcu sobie z tym poradzimy. Ale jasne, że sobie w końcu poradzimy. Nawet w ogóle nie, nie, przyjmuję, nie przyjmuję do wiadomości sytuacji, że sobie nie poradzimy. Prawda? To znaczy, my znowu mamy tą przewagę nad tymi ludźmi z przeszłości. Mamy tą przewagę, że żyjemy jednak w świecie daleko idącej specjalizacji, rozwoju medycyny. Od samego początku było jasne, Czego należy oczekiwać? Leku i szczepionki. Ani procesji, ani obserwowania żab, ani obserwowania chmur, ani wystawiania mięsa na morowe powietrze. Tak, Tylko tego nie musimy bardzo precyzyjni. Jakby jesteśmy w stanie zobaczyć ten koniec i to jest koniec optymistyczny. W tym sensie to jest historia, jak myślę, optymistyczna, a nie pesymistyczna. Co do tego nie mam wątpliwości. Pewne rzeczy z nami zostaną, pewne rzeczy pandemiczne, a niedawno taka była opinią, się spotkałem, że przez jakiś czas, no bo nie na zawsze, przez jakiś czas zostaną z nami maski. Myślę, sobie, że sobie mogą być, bo to się golić nie trzeba, to, to w zasadzie jest ok. Eee, więc maska może być. Myślę i to bym chciał, żeby zostało, żeby te wszystkie tam rady wydziału, komisje różne się zbierające, żeby one się dalej zbierały tylko przez komputer. Oszczędzam czas. Szybciej trochę. Tak, co? Nie, już po pierwsze mniej gadają, a po drugie się oszczędza czas na jazdę, bo tak jak człowiek jedzie godzinę tam na ten uniwersytet, na jaką radę, to musi zabrać głos, prawda? jest to się ciągnie całymi godzinami. A poza tym można zawsze tą kamerkę wyłączyć i tam pójść sobie coś, prawda? A więc, na herbatkę. Więc to jest takie bardziej bardziej ludzkie. I mam nadzieję, że to z nami zostanie. Myśli pan, że to będzie duża cezura w historii XXI wieku, to co się teraz dzieje? Cezura na pewno będzie, nie wiem, czy w historii XXI wieku, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, cały czas to jest wyobrażenie, a nie przekonanie, że będzie, znacznie gorsze rzeczy, które mogą w XXI roku się zdarzyć i wtedy one będą przełomem, prawda? Ale na pewno przez następną, powiedzmy sobie, dekadę, może nawet dłużej, będziemy tą. Pandemię wspominać, będziemy mówić, że ona spowodowała to albo spowodowało tamto, niekoniecznie ona musiała to spowodować, bo czasami mogliśmy my to spowodować jakimś zaniedbaniem czy błędem, ale pandemia też swoje dostanie. Bardzo dziękuję. Pan profesor Michał Kopczyński z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Trochę historii. Podobał wam się taki czysto, typowo historyczny podcast w Radiu Naukowym, taki odcinek. Dajcie mi proszę koniecznie znać i bardzo dziękuję przede wszystkim, że posłuchaliście do końca. Mnie ta rozmowa minęła błyskawicznie i muszę wam powiedzieć, że zazdroszczę studentkom i studentom profesora Kopczyńskiego, takiego wykładowcy. Przy okazji daję znać, że można wesprzeć mnie i podcast Radionaukowe w serwisie patronite, patronite.pl, ukośnik radionaukowy. Naukowe. Dziękuję wszystkim patronom i patronkom, którzy już to robią. To dzięki Wam mam coraz więcej czasu na pracę nad projektem. Kto może się dorzucić, zapraszam serdecznie. Kłaniam się wszystkim i do następnego odcinka. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!